Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w... to będzie 9 odcinek FIFA 15 Ultimate Team. Wczoraj zrobiłem lekkie modyfikacje mojego francuskiego składu i tak ono się teraz będzie prezentowało. Chciałem jeszcze zrobić w formacji 5-3-2 też na dwóch napastników, ale jakoś mi się nim niewygodnie grało. Bardzo jakoś obrońcy nie byli zgrani, ja nie wiem dlaczego. W ogóle na dwóch napastników tam jakoś śmiesznie to działało. Tutaj powiem tak, jest jeden środkowy napastnik i jeden zwykły, po prostu napastnik. I uważam, że Barrios z Lacazette grają naprawdę wyśmienitą piłkę. Naprawdę inform Barriosa robi cudeńka. Tutaj Kazri, ze względu na to, że można nim strzelić longshota, ale to jest małe prawdopodobieństwo. Matuidi za jego naprawdę niesamowite zdolności na obronie, jak i ofensywie. Wczoraj zresztą w meczu PSG Marsylia pokazał, że defensywa też potrafi strzelić nie lada porządnego gola. Lucas za jego szybkość, chociaż on ostatnio nie gra w ogóle w prawdziwych meczach. Andrajew, to już wiadomo dlaczego, w informie najnowszym, chyba najlepszym formie Andrajewa, za jego szybkość, dribbling, no za wszystko praktycznie, poza obroną, no bo to jest też taki trochę pod względem obrony dobrze wykwalifikowany, ale nie aż tak bardzo jak na przykład Thiago Silva albo David Luiz. Ich tutaj, oni tutaj muszą być, to jest jak tama francuska. Oni po prostu muszą trzymać się na baczności. Tak samo Maxwell. Miałem dać Lucasa Digne, ale wolę, żeby tutaj była trochę obrona po lewej środkowej stronie brazylijskiej. I tu wyjątkowo tym razem będzie Serge Aurier za Gregorego Van der Villa. Nie uważam go za złego, ale po prostu dam teraz szansę jemu na grę. I oczywiście na bramce nie kto inny jak najlepszy pod względem refleksu i szybkości Antony Lopez. Ławka rezerwowa jest taka, no Cavani niech teraz odpocznie, bo on w sumie wykonał porządną robotę. Dzięki niemu dostaliśmy się do Ligi Czwartej. To jest naprawdę niesamowite to, co on odczynił. 232 spotkania, 214 bramek. Naprawdę to, co nim robiłem od początku po dziś dzień, to jest naprawdę coś pięknego. 35 asyst, no i 7 żółtych kartek, ale to się zdarza. Javier Pastore, no dlatego go wybrałem, ze względu na jego gwiazdki sztuczek, ale on nie wiem, czy będzie dobry na ataku. Dlatego to jest też dla mnie takie małe ryzyko. Zawsze mogę jeszcze dać tego Marco Verratti, ale w sumie zrobimy tak. To jeszcze właśnie się tu pobawię. Mogę chyba jeszcze wpuścić Verrattiego. Dlaczego by nie? On ma tylko po 3, ale Verratti bym pograł, nie ma co, ja bym sobie nim pograł. O, za tą jego defensywę widzę, że to by coś działało. On tu ma naprawdę dużo driblingu. No, trochę murzynów trzeba też odstopować. Hamouma, no, on będzie oczywiście grał. Dla niego to nie będzie, mam nadzieję, problem. I dobra, myślę, że już reszta jest bez przeszkód. Dobra, czas wyruszyć w świat do Ligi Czwartej. Tak, jest Liga Czwarta. 2 tygodnie przerwy od ligówek. Mam nadzieję, że dobrze mi zrobiła. Zrobiłem za ten czas 4 takie materiały z Funny Moments Ligi Piątej. Niektóre były śmieszne, niektóre mniej.
Nie wiem, co ostatnio tak wzięliście się za hejtowanie mnie, już inaczej tego nie mogę po prostu nazwać. A nie wiem, co wam zrobiłem. Owszem, da, zagrywam mniej innych gier, tylko FIFA. Ale no, choćbym chciał, to na razie tylko jest ta FIFA i Rusek, niekiedy. Okej, no i zaczynamy, nie? Bo jak jeszcze patrzę, czy ktoś nie ma mniej niż 99 kondycji. Nie, wszystko jest dobrze, jeszcze mogę podładować kolesiowi kontrakty, żebyśmy nie mieli żadnych problemów. No i dobra, do roboty. Zobaczymy, jak będzie nam szło w tej czwartej lidze. Powiem tak, wahania są 50 na 50, ale niekiedy też mogę mieć kłopot. Zobaczymy, czy nam wyszuka w ogóle jakiegoś gracza i zobaczymy, jak w czwartej lidze podołamy. Tutaj nazwałem ligę Liga czwarta, wersja druga. Po prostu taka, bo miała być wersja oryginalna do ligi czwartej, ale no niestety ona nie wypaliła. A właśnie tak myślałem, a może zrobię pod 4-4-1-1 i moje nie tyle marzenie, co cel został zrealizowany. Może nie tak jak przewidywałem, ale chyba tak jak mniej więcej pomyślałem. I mam nadzieję, że liga czwarta będzie ciekawsza. Spróbuję trochę żywiej komentować, bo też niekiedy to tak mówiłem, jakbym normalnie się czegoś naćpał. Tak brzmiałem w niektórych odcinkach. Dobra. I coś mi nie chce wyszukać przeciwnika. To mnie trochę denerwuje, bo czas mi ucieka, a ja go za dużo nie mam. Może teraz. Jest przeciwnik. Dobra. Idziemy w wyjazdowych. Kapitanem jest Thiago Silva. Jeszcze tutaj sprawdzę. Kazri, tak, AF. Ta karne ma wykonywać. Lacazette. No to po lewej będzie tak, a po prawej będzie Thiago Silva. Bo powiedziałem tak, ostatnio Thiago Silva mnie zaskoczył, wykonał rzut rożny i o dziwo David Luiz z główki trafił bezbłędnie. Ja nawet nie byłem świadomy tego, jak ja to zrobiłem. No ale się udało, jak widać. Tak, karne Lacazette. Dobra. Gotowy do gry. I co my mamy w czwartej lidze? BPL! I nie. O, skład francuski. Reprezentacja francuska. No, będzie ciekawie. Jest nawet Paul Pogba, którego dostałem w paczce. Będzie ciekawie. W czternastce też taki miałem skład francuski, tylko może nie miałem na przykład Loic Remiego. Może go miałem, tylko go nie pamiętam już. Bo on wtedy grał chyba w lidze albo włoskiej, albo też francuskiej, nie wiem. Nie mam pojęcia. No i zobaczymy, jak nam to się w ogóle uda. Nie wiem, czy w ogóle będę miał dobry początek. Ale zaczynamy. Wow, ale pcha. Dobrze, czyli wiem, że to nie będzie łatwy przeciwnik. A, z daleka próbujemy. Nie trafiłem? Był lak, ale muszę to zobaczyć. Jak on to zrobił w ogóle? Lacazette. Dobra, on w ogóle to trafił? Nie, rzut rożny. Dobrze, Maxwell. Zobaczymy, jak on to zrobi. Oj, nieudane. Teraz trzeba wysunąć się na linię obrony. Loic Remy. Ach, są lekkie ścinki, ale się chyba FIFA musi rozgrzać. I coś czuję, że koleś będzie bardzo ofensywnie działał. Ale my tu spokojnie pod kontrolą. Lub nie za bardzo. Ale mamy po prostu działać. A jak się znowu zagadam. Dobra, widzę, że już jestem jechany przez Antoana Griezmana. I widzę, że on od razu nie wali się ze mną, tylko jedzie na koksie pełnym. No i coś czuję, że koleś może mnie naprawdę pojechać. Nie jestem nawet rozgrzany.
Więc możliwe, że mogę to przewalić, ten pierwszy mecz. Ale tak ostatnio mam wrażenie, że mój skill spadł. Oj, koleś po prostu już chyba chce zrobić pogrom, bo już na 2-0 mi strzela. Bramkę Polem Pogbą. No jest nieciekawie, no i jeszcze mój Kazri jest kontuzjowany, więc no to nie jest dla nas dobra wiadomość. Wręcz przeciwnie, jest ona zła. Aha, no i Lakia Z tylko tyle zrobił. Co nic, praktycznie. Czyżby reprezentacja francuska miałaby mnie zjechać? W pierwszym spotkaniu Ligi Czwartej? Coś mi się wydaje, że to jest niebezpieczne. Niebezpieczny start. Bo to, co teraz on zrobił, to stworzyło dla niego przewagę w pewnym momencie. No i dlaczego on tej piłki dobrze nie przyjął, tylko od razu strata jest. Ja tych moich zawodników nie pojmuję. Nie wiem, czy nie wrócę w następnym spotkaniu na moją starą formację 4-3-3. Ale to jeszcze się przekonamy. Barrios. No i już strata piłki. Lag, który pewnie jest spowodowany przeciwnikiem. Na pewno nie moja wina. Ładnie, chociaż teraz się Antony Lopez postarał, żeby to chociaż na chwilę obronić, ale coś mi się wydaje, że zaraz mi się to... O, pięknie, pięknie, Lopez znowu obronił, Lakia Z. No i niepoprawne podanie. Nie podoba mi się to, bo coś czuję, że chyba ta formacja długo nie przetrwa. Długo nie przetrwa. No i faulowałem. No nie wiem, czy ja coś strzelę dzisiaj w tym spotkaniu. No i Lakia Z tutaj nie pokazał nic. Zaraz powpuszczę Cavaniego. On uratuje może choć trochę tą sytuację, która się wymknęła całkowicie spod kontroli. No i już chyba trzecia akcja Lakia Z, czwarta bym powiedział, nieudana. No koleś podstawił taką poprzeczkę, że ja już po prostu nie mam chyba nic do gadania. Albo już zamknął to spotkanie w tak krótkim czasie. Bardzo ładnie obrona. Musimy grać bardzo dynamicznie. Mam wrażenie, że nie gramy tak ofensywnie, jakby się nam to wydawało. No i przelobował mnie przeciwnik i jest 3-0. No i chyba nic nie zrobimy w tym meczu. To dla nas będzie po prostu poważna porażka. Jeszcze tak na start, żeby po prostu nas dobić. No i tutaj kiwka nie pomogła. I zaraz pewnie znowu koleś nas zaatakuje i stracimy tą piłkę całkowicie. Może chociaż na 3-1 spróbujemy coś zdziałać? Nie. Nie da rady. Nie dość, że obrona szybka, atak szybki i przebiegły, to my nic nie możemy zrobić praktycznie. Każdy nasz atak to jest po prostu przełamany. Ataki Thiago Silva i David Luiz to praktycznie chyba nic nie robią. A na statystykach jest 90 i rzut karny. Chociaż na honorówkę. Kto nas faulował? Który to? Rafael Varane. No nieładnie. Będzie się to na rzut karny zapowiadało. Wtedy strzeli Lakia Z, który został poszkodowany przed chwilą. Dobra. Obyśmy to strzelili jak należy. No i ładnie. 3-1. Nie wiem, czy jeszcze to nadrobimy, ale coś czuję, że chyba w drugiej połowie będę dostał ostre cięgi. Co ja mogę poradzić? Nawet wyczułem go, bo wiedziałem, że on w drugą stronę się rzuci, więc wolałem tego nie spieprzyć. Jest 3-1, ale mam wrażenie, że ten przeciwnik mnie będzie katował.
będzie robił ze mną co chciał, bo w sumie to co ja strzeliłem to jest dla niego nic, bo on to nadrobi chyba 3-4 golami, więc to co ja zrobię to może być w sumie nic. A jak mi się uda, to spróbuję doremisować przynajmniej. No nie, co za lagi muszą być. Dobrze, obrona. Ładnie Lakia Z. Czyżby będzie okazja na drugą bramkę? A, jednak nie. Jednak się już zagmatwał przy tej piłce. Długo jej nie mógł utrzymać. Co on zrobił z tą piłką? Lel. Dobra, biegnij, biegnij. No i... no lagi. To przez lagi, poważnie. Jakby nie ten lag, to jeszcze bym utrzymał się na tej piłce. A tak to po prostu mnie ścięło i gówno mogłem zrobić. No i spalony. Dobra, już myślałem, że będzie 4-1. Ale nie podoba mi się ta przewaga jego. Jest ona zbyt druzgocąca. A ja po prostu nie mogę normalnie grać. To jest dla mnie w tej chwili katorga, nie zabawa. Ja chcę się bawić z tą piłką, a nie się męczyć. Wręcz przeciwnie. Dobra. Ładnie. Nie wiem czy... Nie no. Lakia Z nie dobiegł. A ma 88 tempa. To jest coś nie tak w takim razie. A nie czuć tego. Dobra. No będę musiał chyba zrobić coś, czego nie powinienem. Wpuszczę Javiera Pastore za Kazriego. No jeszcze na pewno Cavani wejdzie za Lakia Z. I ostatnia zmiana, jaką bym sobie życzył. Na przykład z ulepszeniem ochrony to może wpuszczę Perina za Davida Luisa. I mam nadzieję, że te trzy zmiany mi w jakimś stopniu pomogą. W sumie Kazri był kontuzjowany, więc jakoś to powinno pomóc. Teraz niech Lakia Z odpocznie. Damy szansę Cavaniemu. Niech przestanie lagować. Idziemy, 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 Lukas. Dobra, dośrodkowanie. No, blisko. Jakaś akcja już tam była w końcu. Ale on cały czas robi błyskawiczne podania. Przejmuje nasze piłki. No, coś tu się szykowało. Nie wiem, czemu tamten piłkarz tam stał w miejscu. Nie wiem, czemu też zapauzował. Nie podoba mi się to. Pewnie robi jakieś zmiany. Może nie zdążyła, bo po prostu nie miał pomysłu na zmianę. Ale uważam, że ten przeciwnik jak najbardziej jest lepszy. No bo czuć już tą czwartą ligę. Bo wiedziałbym bardziej już nawet trochę tej trzeciej jest. O, faul. To taki nie... Dość nie... Niezwykły. No brać tą piłkę. Jest, będzie na 3-2. No i byłem faulowany, ale nie. Sędzia tym razem chyba jednak oszczędził sobie gwizdania. Musimy uważać, działać defensywnie. A koleś ma na mnie pomysły cały czas. I teraz właśnie jeszcze ten lag. Cię faulowałem, hm? Jeszcze Matuidi niby faulował, co? No jasne. No i teraz zmian już nie mam. Czemu on ma w ogóle numer 4, a nie 14? Coś się chyba numerki pochrzaniły. Nie rozumiem tego, ale dobra. Cavani na murku. Może to obronimy. Może nie. Nie mam pojęcia. Dobrze, Murego zrobił swoje. Teraz Andre Ayew. Chyba zrobimy teraz takie coś. Jedziesz. Nie dał rady. Spalony? Nie, faul. Ciekawe. A, faulowano Ayewa. Dobra. Teraz Thiago Silva. Nie kto inny jak on, najlepszy co do rzutów wolnych podawanych. Kurde, tylko te lagi mogłyby się ogarnąć. Bo te lagi to jest najgorsza rzecz po prostu. Dobra, tu mi się nie udało.
Po drugie, to był prawie 30 metr i zbyt mocno, i źle wymierzony kąt. Ale tak poza nagrywaniem to fajnie nim się to robi. Dobra. Mamy 60 minutę, 2-0. Nie wiem, czy ja to jeszcze zdołam doremisować. Jak uda mi się chociaż do 3-2, to naprawdę będzie dobrze. Ładnie obrona. Nie no, i znowu jestem faulowany, a sędzia nic nie reaguje. Nie podoba mi się to. Myślałem, że ta FIFA będzie chociaż godna, a ona nie jest tak naprawdę. Dobra, uważać. Koleś chyba teraz będzie grał na czas, żeby po prostu mnie jeszcze bardziej zmylić. A, ja nie mam nic do powiedzenia po prostu. Ta obrona jakoś nie chce działać. Valbuena strzela, no i myślę, że to już chyba jest po prostu wynik zamykający. No i nasz początek nie jest taki, jakbym sobie wyobrażał, czyli po prostu jesteśmy jechani jak chcemy. I obawiam się, że jeżeli tak dalej będzie, to mogę spaść z powrotem do piątej ligi i zapomnieć o tym, żeby się wspiąć wyżej. Dobra. No i co ja mogę powiedzieć? No dla mnie to jest po prostu już smutek na twarzy, że jestem w pierwszym spotkaniu Ligi Czwartej tak po prostu tyrany. No i po prostu muszę się bronić. No co ja mogę zrobić? Zrobiłem wszystko, co mogłem. Zrobiłem wszystkie zmiany, jakie po prostu były one możliwe. I nic. Nic to nie działa. Cały czas koleś ma rzuty rożne. Ja miałem zaledwie jednego, który po prostu się nie zakończył tym, czym chciałem, żeby się zakończył. No i koleś ma po prostu skilla też, bym powiedział. Co jest? Tak, faulowałem, nie? No patrzcie, ten sędzia to jest przekupiony totalnie. O, chociaż raz coś Lopez zrobiłeś poprawnie. Dobra. No i dlaczego tak piłkę żeś ją przyjął? Tak przyjął, że podał jednocześnie przeciwnikowi. To jest w sumie żadne przyjęcie. O, Lopez. To chyba była najlepsza obrona, jaka mogła być. No, Lopez teraz się chyba jakoś przebudził. Tylko szkoda, że kiedy przegrywamy 3-0. Naprawdę szkoda. Bo jakby chciał, to by wszystko obronił. Nie, to jest właśnie taki bramkarz, który w lejcie działa najlepiej. A w early potrafi chyba dużo przepuścić. No nic, następnym razem chyba wpuszczę Mandandę. Bo to też jest jeden z takich naprawdę wybornych bramkarzy. Nie mówię, że takich jak Antony Lopez, ale koleś widzę, że teraz chyba już tylko gra na czas. Bo wie, że już po prostu nic nie zrobię, tylko strzeliłem honorówkę. Ale zawsze to jakaś honorówka jest. Ale dalej to już nie będę w stanie po prostu go powstrzymać. Bo to, co on poczynia ze mną, no i chyba będzie 5-1, nie? Jest nadal 4-1. Lagi, oczywiście nic nowego. Nie dobiegnie tam. O, chociaż nie, Cavani, nie. Dobra, jednak już nic nie da rady. Nie no, koleś po prostu mnie rozpieprzył tym składem francuskim. Co ja mogę powiedzieć? Dobra, już sobie wyjdę. O, obrona, proszę bardzo, jakie zaskoczenie. I te lagi. Ale nie, to są też jakieś jaja, żebym od razu już w pierwszym spotkaniu natrafił na skład z reprezentacją francuską. No i Cavani buduje i dzisiaj chyba nic nie zdziała w tym spotkaniu. Naprawdę szkoda, jestem zawiedziony, że tak po prostu zostaliśmy pokonani tak bardzo przez przeciwnika, który w ogóle
nie dał nam szans na w ogóle jakiekolwiek trafienie. Jedynie co nam się udało wywalczyć, to ten rzut karny. No i teraz to chyba będzie sweaty goal. 5-1. Jesteśmy już po prostu skończeni. Valbuena zakończył to rezultatem. No i nawet już tutaj Maxwell nie doskoczył. Jakby był trochę wyższy, no nic. Tutaj możemy już się tylko po prostu poddać. Czy walczymy do końca mimo wszystko, ale nie widzę tu już sensu na jakiekolwiek działanie, bo koleś po prostu zjechał mnie na sweaty golach i nie tylko. Chyba jeszcze mu mało i prosi się o 6. gola, ale chociaż mu pokażę zdolności obrończe, że na koniec potrafię się wybronić nawet w takich sytuacjach. O, dobrze, już miałem nawet samobuja strzelać, ale dobrze, że chociaż Lopez tak przyjął tą piłkę. Dobrze, kończymy to. No niestety nie jestem oczarowany moimi zawodnikami. Dam im jeszcze drugą szansę, tą formację. Jeżeli się nie uda, to wrócimy na stare śmieci. Albo po prostu zostaniemy. No nic, zostaliśmy pokonani 5-1. Po prostu koleś nas jechał jak chciał najlepiej. I nie wiem, czy chciałbym też wrzucać ten mecz. Chociaż zrobiłbym mimo wszystko to, ale naprawdę też mnie to boli, że pomimo moich starań, no kurde, najgorzej tutaj grał Pastore. Perin też za bardzo, znaczy oni grali dopiero od drugiej połowy, więc w sumie się nie dziwić, że oni mają takie niskie noty. Ale no nie pokazali się z najlepszej strony. No i co ja mam powiedzieć? Tyle powiem, że przegrywamy. A potrzebujemy 4 spotkań, żeby się utrzymać. I 2 spotkań, żeby dostać awans, więc jesteśmy już o 1 mecz w plecy. A nie wiem, czy będzie ciężko dostać się do Ligi Trzeciej. To będzie naprawdę wyzwanie. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Yo.